Dzisiaj jest 19 sierpień 2022 rok, piątek. Właśnie tutaj 20 minut temu złożyłem pismo takiej samej treści do kilku naczelnych instytucji konstytucyjnych III RP. Tutaj w okolicy jest właśnie Ministerstwo Niesprawiedliwości Ziobry, ale tam jest zamknięte. Nie wiem od jakiego czasu tam są 3 razy straż pożarna. 1 raz chłopaki w kominiarkach, którzy przed dzień dobry załatwiają sprawę różnymi tam pukawkami i tak dalej. Więc brama zamknięta tam jest i nie zdążyłem, znaczy nie można tam złożyć pisma żadnego u Ziobry dzisiaj, teraz, koło 15 godziny. Byłem tutaj obok w Trybunale Konstytucyjnym, filmik taki sam zrobiłem. A teraz się wrócę tutaj do MSZ-u, też na logo, żeby krótki filmik zrobić, bo się spieszyłem tutaj, więc moim celem było szybko złożyć pisma, a nie robić filmików od razu, bo przed 15 każda minutka cenna po prostu, więc już mógłbym nie zdążyć po prostu tutaj w jakieś miejsce złożyć pisma, więc teraz po złożeniu pisma po prostu sobie na spokojnie kręcę filmiki. Czyli droga Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, państwo polskie jako organizacja męka mnie uporczywie już 5 rok poprzez organy państwa, poprzez kurwidołek milicyjno-obywatelski, sądowo-prokurwatorski, gdzieś tam na rubieżach III RP w okolicach Wrocławia. Wszyscy kojarzymy. Rzeka Odra, okolice Wrocławia, no właśnie o tym mówię. Dobrze, to tam jest taki skundlony, parszywy bandyta międzynarodowy, złodziej, oszust, mataczyciel o złej wierze, bardzo świadomy i przebiegły, Magdalena Kaliszewska, Druzgała Szczepanik, lat około 51, jest wieloletnim pracownikiem Sąd Rejonowy Wrocław III Wydział I Cywilny, jest to korporacja prywatna, gdyby co, a Kancelaria Rady Ministrów też jest korporacją prywatną, gdyby co, więc proszę już o tym pamiętać, ok? Mam nadzieję, że się rozumiemy. Więc Magdalena Kaliszewska, jako niby pracownik państwowy prywatnej korporacji Sąd Rejonowy Wrocław III Wydział I Cywilny, wykorzystuje przepisy prawa, które są bezprawiem i siłę państwa militarną, aby nękać mnie uporczywie 5 lat. I ona to robi świadomie, mimo że nie ma dowodów ani kwitów przeciwko mnie. Więc jestem tutaj w Warszawie obecnie po raz 4, czyli od 3 lat informuję osobiście, składając pisma, najwyższe organy władzy konstytucyjnej III RP, że macie na pokładzie jako pracownika w Ministerstwie Sprawiedliwości we Wrocławiu Magdalenę Kaliszewską, Wydział I Cywilny Rejonówka na Krzykach, która jako pracownik sądu wygrywa idealnie i gładko wszystkie sprawy sądowo-prokurwatorskie. Nawet nie musi mieć kwitów żadnych ona, po to, żeby wszystkie kumple, kumpelki tam w czarnych ubrankach, aby wydawały wszystkie decyzje, wyroki, postanowienia korzystne dla niej. Więc już 5 rok państwo polskie mnie nęka i nie chcę na mordę i na kopach w dupę wyrzucić Magdalenę Kaliszewskiej z roboty i pomóc jej zejść z pierwszego piętra z jej wszystkimi rzeczami tam w jakimś takim kartoniku. Pomóc jej zejść ze schodów, żeby kozioła tam nie walnęła sobie, żeby trzeciego oka nie rozbiła, bo tam są takie schody już śliskie we Wrocławiu, w tym budynku sądów. I od razu po prostu dać mi znać, że już jest Magdalena Kaliszewska cywilem, już jest zwolniona. Wtedy jedyną czynnością po prostu będzie odczytać jej akt oskarżenia temu przebiegłemu, skłonnemu bandycie sądowemu. Akt oskarżenia suwerena i po prostu wykonać go. Co do ostatniej literki, co do ostatniego przecinka, co do ostatniego wyrazu. On będzie prosty, najwyższa kara. Więc państwo polskie nie jest w stanie usunąć bandyty i przestępcy ze swoich szeregów, co jest oczywiste, że macie bandytę i nic z tym nie robicie. Dziękuję.